Witamy w piątym wolontariackim webinarium realizowanym w ramach projektu Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Gościem dzisiejszego spotkania jest Wojciech Michalski, wolontariusz. Wojtku, jak zaczęła się Twoja przygoda z wolontariatem? No, na początku byłem w SDS-ie przez przystań i potem dostałem propozycję pójścia na wolontariat do Kotyliona i po prostu zgodziłem się, no i w ten sposób jakby trafiłem do Kotyliona, chodzę tak co dwa tygodnie na wolontariat. Tak? Kotylion, czyli taka grupa, która... zajmują się kotami, pomocą kotom, tak. Przy tam Fundacji Viva. Chyba tak, nie wiem. Zrzeszone, nie wiem. Ta grupa? Nie wiem. I zajmuje się? Zajmuje się kotami. Kotami. Dlaczego akurat taka praca Cię zaciekawiła? Dlaczego taka praca? No, po pierwsze mam blisko tam, tak? Po drugie, no lubię pracę z kotami. Mam też doświadczenie, mam kota w domu. Na pewno też takie zajęcia jak sprzątanie kuwety, mycie podłogi, tak? Ogólnie zabawy z kotami to bardzo lubię takie po prostu, bycie w takim jakby środowisku, tak? Kotów i tak dalej, tak? Obserwacje zwierząt i tak dalej, tak? No właśnie, jakie są Twoje zadania w ramach tego wolontariatu? Już tutaj usłyszeliśmy, że czynności takie porządkowe, pielęgnacja, czy jeszcze coś wykonujecie? No na pewno wykonujecie? Też bycie tam co dwa tygodnie, tak? Bo to też na pewno chodzi o systematyczność, tak? No i przychodzimy tam, chodzę z Michałem, tak? No i jedna osoba zajmuje się jakby jednym pomieszczeniem, druga się zajmuje drugim i ogólnie najpierw sprząta, jak kuwetę sobie sprząta, to się sprząta kuwety, potem się zamiata podłogę, myje się podłogę i potem jest czas na przykład na zabawę z kotami. Ostatnio na przykład przygotowywaliśmy pokarm dla kotów, tak? No i ogólnie po prostu, potem się kotami zajmujemy, tak? Na przykład tam głaszczemy je, bawimy się wędkami i tak dalej. Na przykład jest jeden taki kot samotny, Czaruś, który na przykład, no, bardzo legnie do ludzi, tak? Więc też on jest sam, bo jest jakby kotem, który musi być odizolowany od innych. I dlatego po prostu bardzo lubi, jak ktoś do niego wchodzi, na przykład jak go głaszcza, tak? Co Ci pomaga w byciu dobrym wolontariuszem? No na pewno koordynator, którego mam, tak, z którym zawsze można porozmawiać, tak. No i też to, że no nie wiem, to, że tam chodzę, tak, że mam ten kontakt z kotami, ta systematyczność. Tak, na pewno bardzo, bardzo to pomaga, bo to jest jakaś forma wyjścia z domu, coś robię, jakieś takie wyjście z domu. Kurczę, nie wiem, no. Ale też, że to jest jakby mieści się w Twoich zainteresowaniach i jakby w tym, co lubisz robić, prawda? Tak, interesuje się kotem. Motywuje, interesuje się też kotem, tak. Kotami, przepraszam, tak. A czy jest coś, co przeszkadza w wolontariacie? Czy są takie trudniejsze chwile w tym, co robisz? Na pewno to na przykład, ojejku, jak tam jest szpitalik i ostatnio jak chyba dwa wyjścia temu przyjechały koty z Ukrainy i po prostu ten stan tych kotów, no makabra, tak? Naprawdę tam oczy były zaropiałe i naprawdę tragicznie. Tak jak się na to patrzy, to naprawdę się człowiekowi robi smutno. Czyli taka sytuacja, kiedy są właśnie takie trudne chwile związane z Waszymi podopiecznymi, nazwijmy, tak? Kiedy widzicie właśnie... Tak, kiedy widzę po prostu właśnie takie... chodzi o to, że takie przyjeżdżają takie sieroty, tak? Na przykład okazało się, że jeden z kotów będzie na leczenie paliatywne prawdopodobnie. No to też jest smutne, tak, że już tak nie bardzo się da pomóc takiemu kotu, no ale no tak jest życie, tak? A najważniejsze, że jesteście Wy, takie wolontariusze. Takie pogodzenie się właśnie z tym, tak, to też pomaga właśnie człowiekowi, tak? A na ten wolontariat uczestniczysz sam, czy też z innymi wolontariuszami? To znaczy, na początku chodziłem sam. Potem dołączył jeszcze jeden kolega z SDS-u do mnie. Potem ten kolega jakby z przyczyn od niego niezależnych musiał jakby zrezygnować. I teraz chodzi ze mną inny kolega, którego akurat dzisiaj nie ma wyjątkowo, tak? Ale tak to będzie chodził ze mną, po prostu będziemy chodzić w trójkę, tak? Bo pani kierowniczka, która tam jest, powiedziała, że mogą przyjść maksymalnie 3 osoby tam, tak? Oczywiście jestem z koordynatorem, tak? Czy może dwóch koordynatorów przyjść, tak? Żeby tam nie przychodził większy tłum. No bo na pewno to też no bo tam zaburza proces pracy też tym... Nawet nie chodzi o zaburzenie procesu pracy, tylko że chodzi o to, że tam jest po prostu bardzo mało miejsca, tak? No i też chodzi o koty, tak, że przyjdzie większa ilość osób, to koty się bardzo stresują, tak? I to jest bardzo ważne przy planowaniu tego typu wolontariatu,
żeby to też było. No na pewno wzięcie pod uwagę właśnie też jakby dobrostanu kotów, tak, żeby koty się dobrze czuły, tak, no bo jeżeli przyjdzie większa ilość osób, to na pewno no, koty jako zwierzęta mogą, są, wiadomo, koty mają różne charaktery, mogą być mniej puchliwe, więcej puchliwe, tak? Mogą być takie, które wyjdą, mogą być takie, które nie wyjdą, tak? Ale jak są takie puchliwe, no to wiadomo, że ciężej, tak? No. Czy inni Cię wspierają w tym wolontariacie i w tym projekcie? No mam wsparcie, tak? Na pewno koordynator bardzo dużo mi ten właśnie wspiera. No wspiera mnie też właśnie osoby z JDS-u tam, pani, która jakby prowadzi mnie tam w JDS-ie, tak? Ci uczestnicy, którzy chodzą ze mną, tak? No, na przykład mama bardzo mnie wspiera też na przykład w tym, co robię. Super. Jakie korzyści ma dla Ciebie? Jakie są korzyści, tak? No, tak jak już mówiłem, na pewno wyjście z domu, na pewno to, że się czymś zajmuję, nie leżę w łóżku. Na pewno kontakt z kotami, to się nazywa kototerapia, coś takiego, tak? Felinoterapia. O, felinoterapia, właśnie, kurczę, brakło mi tego słowa właśnie. Tak, no właśnie felinoterapia. No to samo głaskanie kotów, jak on zaczyna w ogóle mruczyć, tak? To też bardzo poprawia. W ogóle sam ten kontakt, to wyjście takie, to dużo radości daje takie, w ogóle wyjście takie na taki wolontariat. Czyli polecamy generalnie tak, taką najbardziej formę polecam aktywizacji i aktywność dla innych. Tak, jak najbardziej polecam to innym osobom, tak? No właśnie, coś naprawdę warto. Coś powiedział innym, którzy może zastanawiają się, może nie wiedzą jak, jeszcze się nie zdecydowali, ale być może potrzebują takiej mobilizacji, takiego impulsu. Co? Jak byś zachęcił do? To nie warto się zastanawiać, tylko warto działać, tak? Bo naprawdę ja jestem przykładem tego, że warto, tak? Że dużo zyskuję na tym. No i ogólnie wychodzę z domu, tak? Bo takie osoby mogą mieć problem w ogóle z wyjściem, tak? Więc jakby samo wyjście z domu dla mnie to jest już zaleta, tak? A jeszcze jak są koty, to już w ogóle, tak? Tam pani, która jest jakby tym... tam, która nas prowadzi też tam, tak? To też bardzo jest przyjazna, tak? Też zawsze można się czegoś dowiedzieć. I to na pewno też pomaga w podjęciu tego wolontariatu, żeby nie rezygnować, no, tylko pewno, żeby kontynuować i czujecie się bezpieczni jako wolontariusze i zaopiekowani. No na pewno też blisko, tak? Bo to jest akurat, mam dobry dojazd tam, tak? I stąd, i do domu potem z powrotem, tak? No na pewno też ma to znaczenie w planowaniu wolontariatu. Na pewno, tak. I czasu. Bardzo duży. Tak, bo to jest taka godzina, że mówię, no akurat, i to jeszcze też ta moja strona Łodzi też właśnie o to też chodzi, tak? Czy masz jakieś takie plany na dalszy swój rozwój jako wolontariusz i wolontariaczy? Czy na razie skupiasz się tylko na tym? No na razie wolałbym się skupić na kotylionie, tak? Wolałbym się nie rozdrabniać w tej chwili. No z tego jeszcze po prostu też działam w ramach Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi, gdzie po prostu tam zajmują się ogólnie remontem starych tramwajów, tak? I po prostu tam też właśnie działam, tak? Właśnie tam na dniach otwartych, czy ostatnio właśnie pilnowałem wystaw, tak? Więc po prostu jakby też, jakby i tu, tak? Właśnie. Wojtku, życzę Ci powodzenia w tym wolontariacie, żeby dalej to się rozwijało. Tak naprawdę od niedawna trwa projekt i też jeszcze będziemy obserwować, co się zadzieje za chwilę. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze raz, żeby zobaczyć na przykład za rok, co się zmieniło. Być może będziemy zupełnie w innym miejscu. Ale życzę Ci, żeby właśnie to się tak rozwijało dynamicznie. Dziękuję. Żebyś też miał dużo satysfakcji z tego, co robisz. I wam też życzę dużej ilości wolontariuszy. Tak. Żeby to się rozwijało. Tak? I kolejnych osób, bo myślę, że warto. Jak najbardziej warto. I jeszcze jakby tutaj można do nas dołączyć. I co, my się widzimy za miesiąc, a gościem dzisiejszego spotkania był wolontariusz Wojciech Michalski, który działa w grupie Kotylion przy Fundacji Viva. Jeżeli Wam się podobało nasze spotkanie, nie zapomnijcie o subskrybowaniu naszego kanału, łapce w górze i oczywiście wsparciu na Patronite, ale o tym przeczytacie w naszym linku, tutaj zamieścimy do tego spotkania. Do widzenia. Do zobaczenia, cześć.